Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podstawa ostrosłupa o objętości 200 cm sześciennych jest rąb. Dalekoprzekątne mają długości 6 cm i 10 cm. Wysokość tego ostrosłupa równa jest. Ok, no to tutaj zaczynamy od tego, że mam objętość 200 cm sześciennych. Następnie mamy przekątne, czyli E, F. Jednostki się zgadzają. Mamy się tutaj doliczyć wysokości. Zapisujemy sobie wzór podstawowy na objętość i podstawiamy wszystko to, co mamy. Objętość to 200. 1/3 zostaje. Pole podstawy wyliczamy ze wzoru E razy F przez 2, czyli będzie 6 razy 10 na 2. No i to jest razy wysokość. Skracamy. Na 3 i 2. Dzielimy na liczbę przy naszej niewiadomej, czyli została już nam tylko dyszka. I odwracamy. H to 20 cm. Zaznaczamy odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.